Docelowo w Lesznie przy ulicy Szpitalnej staną 3 budynki ze 195 mieszkaniami. Inwestor, firma PBO Developer, jest dobrze znana w Lesznie ze swoich poprzednich inwestycji. To m.in. Garden Park na osiedlu Ogrody, rodzinna przystań na Rejtana. PBO Developer jest także inwestorem budynku przy ulicy Ziembickiej 30 w Poznaniu. Ostoja przy Lesie, inwestycja naprzeciw leszczyńskiego szpitala, rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Planujemy tutaj wybudować 195 mieszkań w powierzchni od 26 do 115 metrów kwadratowych. Przewidziane są różne układy mieszkań w zależności od potrzeb przyszłych klientów. Będą się tutaj znajdować małe kawalerki, ale też duże przestronne mieszkania z tarasami na dachu. Zdecydowaliśmy się na taką lokalizację, ponieważ jest tutaj bliskość terenów zielonych. Mamy kilka metrów do najbliższego lasu, ale też jest dobre połączenie z centrum Leszna oraz z drogami wylotowymi wyjazdowymi z Leszna. Budynek, przy którym obecnie trwają prace, to jedynie część inwestycji. Do 2026 roku powstaną dwa kolejne. Cała inwestycja Ostoja przy Lesie jest podzielona na 3 etapy. W tym momencie jesteśmy w trakcie budowy pierwszego etapu, na który będzie się składać około 50 mieszkań. Planujemy zakończyć jego budowę pod koniec tego roku, tak żeby klienci mogli odbierać swoje mieszkania na początku 2025 roku. Następne etapy planujemy oddawać po kolejnych 12 miesiącach, czyli drugi etap na zakończenie 2025 roku, a kolejny, ostatni etap z największą ilością mieszkań pod koniec 2026 roku. Zakup mieszkania to spory wydatek. Nie każdy jego nabywca musi znać się na przepisach czy zawiłościach dostępności kredytów mieszkaniowych. Mamy też przygotowany program pomocy dla takich klientów. Korzystamy z zaprzyjaźnionych doradców kredytowych, finansowych, którzy poprowadzą klienta od samego początku w drodze do uzyskania kredytu na to mieszkanie. Deweloperzy zobowiązani są także do zagospodarowania terenów wokół oddawanych budynków. Także tutaj będą parking, tereny zielone i plac zabaw dla dzieci. W tej inwestycji, tak jak w naszych poprzednich, planujemy zagospodarować od razu całe tereny zewnętrzne. Będzie tutaj prywatny plac zabaw, miejsce do odpoczynku, specjalne miejsce do zostawienia rowerów czy wózków dziecięcych. Planujemy też ustawić ładowarki elektryczne dla pojazdów elektrycznych i również zagospodarujemy wszystkie, całą zieleń wokół budynków, tak żeby inwestycja od razu po zakończeniu wyglądała tak, jak powinna wyglądać i będzie tutaj wszystko przygotowane na 100%. W nowoczesnych budynkach nie może być barier architektonicznych. To szczególnie ważne dla osób na wózkach czy rodziców małych dzieci. Każdy budynek, każda klatka schodowa będzie posiadała windę jako pomoc tutaj dla osób z niepełnosprawnością lub z wózkami dziecięcymi. Mamy przewidziane różne udogodnienia, które mają właśnie pomóc korzystać z tych budynków bez barier. Na parterze powstającego budynku będzie miejsce na lokale handlowe czy usługowe. Naszym pomysłem było też zapewnienie mieszkańcom dostęp w bliskiej odległości do lokali usługowych. Mogą być to sklepy, mogą być to usługi, gabinety. Mamy przeznaczone około 1600 metrów kwadratowych w parterze w pierwszym budynku vis-a-vis szpitala przy ulicy Szpitalnej. Pierwsi lokatorzy będą mogli zamieszkać w Ostoi przy Lesie w 2025 roku.